październikowy wieczór 1989 roku. Trzech chłopców mieszkających w Minnesocie wracało z wypożyczalni filmów. Na ich drodze stanął zamaskowany mężczyzna z bronią w ręku. Powiedział, że jeśli nie będą słuchać jego poleceń, to strzeli. Po chwili dwóch z nich puścił wolno. Trzeci, 11-letni Jacob, nie miał tyle szczęścia. Mężczyzna nie pozwolił mu odejść. Wkrótce wszyscy w mieście szukali zaginionego chłopca. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. W tamtym czasie St. Joseph w Minnesocie liczyło około 3000 mieszkańców. Wetherlingowie byli sześcioosobową rodziną. Ojciec z zawodu był kręgarzem, matka zajmowała się domem. Wychowywali czworo dzieci. Dwie córki i dwóch synów. Wieczorem 22 października rodzice postanowili odwiedzić swoich przyjaciół. Podczas ich nieobecności zwykle najstarsza córka opiekowała się pozostałymi dziećmi. Jednak 13-latka miała spędzić tę noc poza domem. Ten obowiązek spadł więc na 11-letniego Jacoba. Ponieważ musiał zostać sam w domu, zapytał rodziców, czy może zaprosić swojego najlepszego przyjaciela, Arona. Rodzice się zgodzili. Zostawili mu zapisane na kartce numer telefonu przyjaciół, do których się wybierali. Powiedzieli, że jakby coś się stało, ma od razu zadzwonić. Oprócz Arona, w domu byli jeszcze jego 8-letnia siostra i 10-letni brat Trevor. Dziewczynka zajmowała się swoimi sprawami, a chłopcy swoimi. Około 20 wpadli na pomysł, by wybrać się do pobliskiej wypożyczalni po jakiś film. Jacob jednak wiedział, że najpierw musi poprosić rodziców o zgodę. Siostra i tak by wszystko im później wygadała. Nie chciał robić sobie i bratu problemów. Obawiał się, że rodzice powiedzą nie. Musiał coś wymyślić. Najpierw zadzwonił do domu sąsiadów. Wpadł na pomysł, że może ich nastoletnia córka przyjdzie popilnować 8-latki. Przekonanie do tego pomysłu rodziców było zadaniem młodszego brata. Matka, zgodnie z przewidywaniami, nie zgodziła się. Co prawda droga z domu do wypożyczalni była prosta i krótka, ale nieoświetlona. A zrobiło się już ciemno. Chłopcy wielokrotnie tamtędy jeździli, ale nigdy o tak późnej porze. Uważała, że to niebezpieczne. Bracia nie dali za wygraną. Zadzwonili jeszcze raz i poprosili do telefonu ojca. Obiecali wziąć ze sobą latarkę i kamizelkę odblaskową. Mężczyzna nie podzielał obaw żony. Zgodził się. Młodzi się ucieszyli. Kiedy sąsiadka przyszła popilnować najmłodszą córkę, chłopcy wyszli z domu. Było już koło 20:30. Pierwszy jechał młodszy brat. Miał przy sobie latarkę do oświetlania drogi i zasygnalizowania kierowcom, że ktoś jest na ulicy. Tuż za nim był przyjaciel na hulajnodze. Ostatni jechał 11-latek ubrany w kamizelkę odblaskową. Pożyczył rower mamy. W jedną stronę jechało się tam maksymalnie 10 minut. W wypożyczalni spędzili mniej więcej tyle samo czasu. Wybrali film Naga broń. Kupili też lizaki, które mieli zjeść po drodze. Z powrotem jechali w tej samej kolejności. Prowadził Trevor, a za nim Aaron. Na końcu Jacob. Byli na obrzeżach miasta. Dookoła widzieli tylko domy i farmy. Nagle z ciemności wyłonił się mężczyzna. Kazał im się zatrzymać. Trevor zauważył, że mężczyzna ma broń. Wystraszył się i posłuchał go. Dwaj pozostali podążyli za jego przykładem. Aaron początkowo pomyślał, że to jakiś głupi żart. Zaśmiał się nawet, ale dość szybko zrozumiał, że błędnie ocenił sytuację. Pistolet nie wyglądał na zabawkowy. Mężczyzna zwrócił się do 10-latka słowami: mam broń, wyłącz latarkę. Następnie kazał wszystkim wejść do rowu, jeden po drugim. Przyglądał im się dokładnie. Zapytał ich o imiona i wiek. Chłopcy odpowiedzieli, zastanawiając się, po co mu te informacje? Co go obchodziło, ile mieli lat? On w dalszym ciągu wodził po nich wzrokiem. Skupił się na Aaronie. Położył mu rękę na kroczu. Nie odrywając od niego wzroku, zwrócił się do Trevora.
Powiedział do 10-latka, by uciekał do lasu tak szybko, jak potrafi. Dodał, by pod żadnym pozorem się nie odwracał. Wedle groźby, jeśli chłopiec by go nie posłuchał, napastnik zacząłby strzelać. Trevor nie miał zamiaru mu się sprzeciwiać. Bał się, że mężczyzna w niego wyceluje, że już nigdy nie zobaczy swoich rodziców. Zaczął biec, ile sił w nogach. Nie obejrzał się ani razu. Aaron usłyszał to samo. Uciekaj do lasu tak szybko, jak potrafisz. Nie odwracaj się, bo strzelę. Chłopiec zdążył tylko zobaczyć, jak napastnik podchodzi do jego najlepszego przyjaciela i łapie go za ubranie. Najchętniej poczekałby na Jacoba. Był przekonany, że ten człowiek za chwilę powie to samo i jemu. Bał się jednak nie posłuchać mężczyzny. Serce mu waliło, ale zaczął biec. Kiedy dwaj chłopcy znaleźli się w bezpiecznej odległości od rowu, zorientowali się, że 11-latek za nimi nie biegnie. Mieli nadzieję, że niebawem wyłoni się z ciemności. Ale nic takiego się nie stało. Dobiegli do domu Wetherlingów. Tam czekała na nich sąsiadka z 8-letnią dziewczynką. Zapytała, gdzie trzeci z nich. Przerażone dzieci o wszystkim jej opowiedziały. Ta spanikowana zadzwoniła po swojego ojca, który po chwili przyszedł. Mężczyzna zadał dzieciom kilka podstawowych pytań. Potem zadzwonił pod numer alarmowy. Następnie powiadomił ich rodziców. Policjanci od razu przystąpili do działań poszukiwawczych. Założyli, że doszło do porwania. Kilka grup przeczesało okolice w pobliżu miejsca, gdzie wciąż leżały dwa rowery i hulajnoga. Helikopter patrolował teren z góry. Dokładnie wiedzieli, jak 11-latek był ubrany. Miał na sobie ciemne spodnie, czerwoną koszulę z numerem 11, kurtkę hokejową w tym samym kolorze ze swoim nazwiskiem i białe buty sportowe z niebieskimi elementami. Jacob uwielbiał sport, w szczególności hokej i futbol amerykański. Lubił też łowić ryby. Rankiem w dniu porwania wybrał się z ojcem nad jezioro. Pogoda była wtedy wyjątkowo ładna jak na jesień. Nic nie zwiastowało nadchodzącej tragedii. Nikt nie spodziewał się, że około dobę później brat i przyjaciel Jacoba zostaną przesłuchani przez policję. Byli w zbyt dużym szoku, by opowiedzieć o wszystkim od razu. Emocje musiały nieco opaść, choć ciągle byli przerażeni. Bali się o Jacoba. Nie potrafili też pozbyć się tej powracającej myśli. To mogłem być przecież ja. Z ich zeznań wynikało, że po drodze nie spotkali nikogo znajomego, podobnie w wypożyczalni. Nie byli jednak jedynymi klientami. Oprócz nich było tam jeszcze kilka innych osób, m.in. para z dzieckiem. Na parkingu przed budynkiem stały jakieś auta. Kiedy wyszli, nikt za nimi nie szedł. Śledczy chcieli wiedzieć, jak wyglądał porywacz. Chłopcy zapamiętali, że był ubrany cały na czarno. Twarz zasłonił ciemną nylonową maską. Wzrost około 175 cm. Waga na oko 80-85 kg. Miał zasłoniętą twarz, więc trudno było powiedzieć, jak konkretnie wyglądał. Nie wiadomo, jaki miał kolor włosów, czy na policzkach widniały jakieś blizny, lub czy miał inne cechy charakterystyczne. Nawet oczy były niezbyt widoczne. Obaj zwrócili uwagę na jego głos. Dość charakterystyczny, chrapliwy. Mówił do nich spokojnym tonem. Nie krzyczał. Gdy biegli, najpierw w stronę lasu, a potem do domu, niczego ani nikogo nie zauważyli. Żadnej osoby spacerującej z psem czy przejeżdżającego samochodu. W śledztwo zaangażowało się FBI. Agenci federalni specjalizowali się w sprawach porwań i uprowadzeń dzieci. Wykluczyli motyw finansowy. Nikt nie skontaktował się z rodziną i nie zażądał okupu. Sprawca chciał zaspokoić inne potrzeby, prawdopodobnie seksualne, o czym mogło świadczyć dotknięcie Aarona. W ostatnim czasie kilku groźnych skazańców opuściło więzienie stanowe o zaostrzonym rygorze. Wśród nich byli przestępcy seksualni. Przesłuchaliśmy ich oraz kilku innych mężczyzn, którzy odwiedzili wyroki na nadużycia wobec dzieci. Wszyscy zostali ostatecznie wykluczeni. Ponadto, według FBI, porywacz musiał dobrze znać lokalny teren. Wyłonił się znikąd. Porwał chłopca i przeszedł niezauważony. Z pewnością przyjechał na miejsce samochodem i później nim odjechał.
To oznaczało, że gdzieś ukrył auto, bo Aaron i Trevor nigdzie go nie widzieli. Był dobrze zorganizowany. Musiał pochodzić z tej samej albo sąsiedniej miejscowości. Śledczy odkryli kilka innych istotnych tropów. Rów, do którego chłopcy musieli wejść, znajdował się w pobliżu skrzynki pocztowej na podjeździe rodziny Razier. Na ich podwórko wpuszczono psa tropiącego, który wyczuł zapach dziecka. Poprowadził policjantów około 68 metrów od ulicy. To właśnie tam urwał się trop. Przeczesano ten teren również pod kątem śladów stóp. Tamtego wieczoru poszukiwany miał na nogach obuwie marki Nike. Stróże prawa zabezpieczyli kilka odcisków butów, które pasowały stylem i rozmiarem. Sugerowały też, że chłopiec nie szedł spokojnie, tylko ktoś go ciągnął. Tuż obok nich były odciski pozostawione przez osobę o znacznie większej stopie. Na podjeździe odnaleziono świeże ślady opon, które różniły się od śladów pozostawionych przez samochód rodziny Razier. Pod koniec listopada 1989 roku gospodarze wyjechali. W domu przebywał tylko ich 34-letni syn. Zeznał, że w dniu porwania widział dwa auta kręcące się w pobliżu posiadłości. Pierwsza sytuacja miała miejsce wczesnym popołudniem. Brązowy Chevrolet pędził tak, jakby od tego miało zależeć życie kierowcy. Właśnie tymi słowami skomentował to świadek. Prowadził mężczyzna, ale 34-latek dobrze mu się nie przyjrzał. Około 21:30 pies właścicielki szczekał głośniej niż zwykle. To zwróciło uwagę ich syna. Po chwili usłyszał odgłos silnika. Ktoś mocno przycisnął pedał gazu. Wyjrzał przez okno. Ujrzał ciemny, prawdopodobnie granatowy samochód. Niestety nie zwrócił uwagi na markę. Nie widział też, kto kierował. Zobaczył za to osobę siedzącą z przodu na fotelu pasażera. Nie był pewien, czy była to kobieta, czy może dziecko. Mógł to być 11-letni chłopiec. Śledczy przesłuchali innych mieszkańców. Niektórzy z nich w ostatnich dniach przed porwaniem zwrócili uwagę na czerwone auto pojawiające się w mieście. Ktoś widział je nawet 22 października w pobliżu wypożyczalni filmów. Jakiś czas później policja natrafiła na samochód, który pasował do tego opisu. Właściciel porzucił go na pustkowiu, niedaleko jeziora. Auto nie było ani stare, ani zepsute, więc wydawało się to co najmniej dziwne. Sprawdzono jego opony i niestety nie pasowały do zabezpieczonych wcześniej śladów. Przeszukano też teren wokół jeziora. Nie odnaleziono nic mającego związek z porwaniem 11-latka. Stróże prawa podjęli decyzję, by nie sprawdzać akwenu. W Stanach Zjednoczonych, w przypadku tak delikatnych i specyficznych spraw, w miarę możliwości korzysta się z usług profilerów. Tworzą oni portrety psychologiczne sprawców. Taka osoba dokładnie analizuje miejsce zbrodni, zgromadzone dowody i inne detale, które są znaczące dla śledztwa. Bierze pod uwagę też informacje dotyczące ofiary. W ten sposób tworzy opis danego sprawcy, zawierający podstawowe informacje typu płeć, kolor skóry, wiek, poziom wykształcenia itd. Opisuje również jego cechy charakteru i osobowości oraz to, jakie zachowania prawdopodobnie przejawia. Dzięki temu można również przewidzieć następny ruch sprawcy, a w przypadku porwania, co takiego zrobi z ofiarą. Czy jest szansa na to, że ją wypuści, czy może zabije? Do pracy nad sprawą ściągnięto agenta FBI, Johna Douglasa. To jeden z pionierów współczesnego profilowania kryminalnego i autor książki pod tytułem Mindhunter. Na jej podstawie kilka lat temu powstał popularny serial o tym samym tytule. Douglas założył, że porywacz 11-latka to biały mężczyzna w przedziale wiekowym 25-35 lat. Pracownik o niskich kwalifikacjach, odludek. Prawdopodobnie wyróżniał się w jakiś sposób wyglądem, być może miał na twarzy blizny lub trądzik. Bardzo możliwe, że już wcześniej próbował kogoś porwać, ale wtedy nie wszystko poszło po jego myśli. Dlatego teraz wziął ze sobą broń. Do tak desperackiego czynu musiało go popchnąć jakaś konkretna sytuacja, która przydarzyła mu się krótko wcześniej. Wywołała w nim wielki stres i zdenerwowanie.
odblokowała pewne emocje i zachowania, a ostatecznie stała się katalizatorem w popełnieniu przestępstwa. Samo porwanie też musiało wzbudzić w nim silne emocje, których nie był w stanie ukryć. Rodzina, znajomi lub współpracownicy prawdopodobnie dostrzegli jego dziwne zachowanie. Śledczy postanowili podążyć za tym profilem. Skupili się na tym, że przypuszczalnie wcześniej podjął on nieudaną próbę porwania innego małoletniego. Wtedy trafili na sprawę z lipca 1989 roku. Na obrzeżach St. Joseph niezidentyfikowany mężczyzna usiłował wepchnąć 9-letniego chłopca do swojej furgonetki. Na początku zapytał go o wiek. Dziecko na szczęście uciekło. Później chłopiec opowiedział policji, że porywacz był biały, po 20, z ciemnymi włosami i oczami, pieprzykiem na czole i jasną karnacją. Siedział za kierownicą brązowego samochodu z białym wykończeniem. Sprawa jednak nie spotkała się ze szczególnym zainteresowaniem mediów czy policji. Funkcjonariusze sporządzili raport, ale nie do końca wierzyli chłopcu. Uważali, że wymyślił całą historię, by zwrócić na siebie uwagę. Co ciekawe, sąsiedzi rodziny chłopca widzieli w ostatnich dniach przed próbą porwania tę samą furgonetkę kręcącą się po okolicy. Rodzice jednak nigdy nie wątpili w słowa syna. Kiedy dowiedzieli się z prasą o Jacobie, uważali, że za tymi dwoma zdarzeniami mógł stać ten sam człowiek. Śledczy też w końcu zmienili zdanie. Zwrócili uwagę, że porywacz zapytał 9-latka o jego wiek. Podobnie było w przypadku dwóch braci i ich przyjaciela. Poza tym 22 października 1989 roku chłopiec, któremu udało się uciec, obchodził urodziny. Mógł to być albo zbieg okoliczności, albo jakaś wiadomość przedstawiona przez oprawcę. Tylko co to mogło znaczyć? Czy mężczyzna, który usiłował porwać 9-latka, wiedział w ogóle o tym, kiedy chłopiec się urodził? Policjanci i agenci FBI pochylili się nad tym wątkiem, ale nie udało im się dojść do żadnych wniosków. W tej samej okolicy pewien kierowca starej furgonetki zaczepiał kilkuletnich chłopców. Jednego podglądał podczas łowienia ryb. Zrobił mu zdjęcie, nie wychodząc z samochodu, po czym szybko odjechał. Na początku 1990 roku sprawdzono też wątek prowadzący do Painesville. 3-4 lata wcześniej doszło tam do kilku napaści seksualnych. Oprawca dotykał chłopców w wieku od 12 do 16 lat, bez zdejmowania im ubrań. Agenci federalni wspólnie z policją St. Joseph odkryli kolejne możliwe powiązanie. W oddalonym o około 25 km Cold Spring mieszkał 12-letni Jared. 13 stycznia 1989 roku około godziny 21:45 wracał do domu ze spotkania z przyjaciółmi. Do chodnika, którym szedł, nagle podjechał jakiś samochód. Kierowca uchylił szybę i zapytał go o drogę. Chłopiec chciał mu pomóc. Odpowiadał na jego pytanie, gdy mężczyzna nagle wyszedł na zewnątrz. Złapał go agresywnie i wepchnął do środka. Odjechał poza miasto, na odludzie, gdzie nikt nie mógł ich zobaczyć czy usłyszeć. Mężczyzna dotykał malca, ale nie zdjął mu ubrań. Następnie porzucił go na obrzeżach przy autostradzie. Powiedział, żeby chłopiec uciekał i pod żadnym pozorem nie oglądał się za siebie. Groził mu zastrzeleniem. Jared posłuchał tych słów. Zaczął biec. Znalazł pomoc. Później jego rodzice powiadomili policję. Zapamiętał, że oprawcą był mniej więcej 30-letni biały mężczyzna. Przywoływał inne szczegóły. 175 cm wzrostu, około 80 kg, szerokie ramiona, duże uszy i nos, sucha skóra, ciemne, krótkie włosy. Dodał, że miał na sobie szarą kamizelkę, wojskowe spodnie, czarne buty, brązową czapkę z daszkiem. Jeździł granatowym samochodem, starym modelem średniej wielkości, czterodrzwiowym z niebieskim wnętrzem. Miał w aucie radio policyjne. Jego głos był chrapliwy. Ten modus operandi przywodził na myśl sprawę Jacoba.
W obu przypadkach pojawił się rozkaz uciekania i zakaz odwracania się pod groźbą rozstrzelania. Różniło się to tym, że w styczniu oprawca nie ukrył swojej twarzy, a w październiku miał na niej maskę. I przede wszystkim Jared tego samego wieczoru wrócił do domu, a drugi chłopiec nie. Mężczyzna miał granatowy samochód, który opisem mógł pasować do tego z zeznań 34-letniego świadka. Czy był to przypadek? Śledczy założyli, że te dwa porwania są ze sobą nierozerwalnie połączone. Okazało się, że lokalni policjanci wytypowali już podejrzanego. Danny Heinrich mieszkał w Painesville, miejscowości, która przewinęła się już w sprawie. Z wyglądu pasował do mężczyzny z portretu pamięciowego. Miał charakterystyczny, chrapliwy głos i granatowe auto. Służył niegdyś w armii i często nosił wojskowe ubrania, m.in. spodnie. Policjanci na początku tylko go przesłuchali. Wszystkiego się wyparł. Po porwaniu Jacoba ponownie wzięli go pod lupę. Przeszukali jego dom i samochód. Wnętrze pojazdu było szare, a nie niebieskie, jak zeznała jedna z ofiar. Tu pojawiła się pewna rozbieżność. Pokazano Jaredowi 6 fotografii różnych mężczyzn. Zapytano, czy któryś z nich go skrzywdził. Zawahał się. Ostatecznie wskazał 2 zdjęcia. Jedno przedstawiało Heinricha. Na ubraniu, które chłopiec miał na sobie w momencie napaści, technicy kryminalistyczni zabezpieczyli włókna. Porównano je do tych znalezionych w samochodzie podejrzanego. Okazało się, że te próbki teoretycznie pasowały do siebie. Ale to automatycznie nie oznaczało, że pochodziło akurat z tego konkretnego samochodu. Nie on jeden w okolicy jeździł takim samym lub podobnym autem. Co więcej, identyczne włókna występowały w innych modelach tej samej marki. Na materiale odnaleziono też niezidentyfikowane męskie DNA. Ówczesne metody kryminalistyczne nie umożliwiały udzielenia odpowiedzi na pytanie, do kogo należało. Czy był to Heinrich, czy ktoś inny? Sprawdzono też jego opony i obuwie. Porównano je do zabezpieczonych śladów ze sprawy Jacoba. Tak jak z włóknami, wystąpiło podobieństwo, ale nie uzyskano stuprocentowo pewnej odpowiedzi. W domu mężczyzny natrafiono na radio policyjne. Kolejne poszlaki coraz bardziej go obciążały. Mimo to prokurator uważał, że zgromadzony materiał jest zbyt skąpy, by w sądzie udowodnić jego winę ponad wszelką wątpliwość. Nie aresztowano go i nie postawiono mu żadnych zarzutów. Funkcjonariusze mieli przeczucie, że to może być człowiek, którego szukają. Próbowali go przesłuchać jeszcze kilka razy w późniejszych latach. On z kolei nie miał zamiaru nic im mówić. Choć formalnie rzecz biorąc nie był podejrzanym, to zasłaniał się prawem do adwokata. Bez niego postanowił milczeć. Po wezwaniu prawnika też nie odpowiadał na żadne pytanie. Śledczy w dalszym ciągu badali poszczególne wątki. Sprawdzili Heinricha, ale brali pod uwagę, że mężczyzna mógł być tak naprawdę niewinny. W kręgu zainteresowania znalazł się też wcześniej wspomniany świadek, który widział niedaleko swojego domu 2 samochody. Nazywał się Dan Razier. Nauczyciel muzyki, nigdy nie miał problemów z prawem. Sąsiedzi się na niego nie skarżyli. Był przykładnym obywatelem. W 1989 roku zeznał, że w wieczór zniknięcia młodego Wetherlinga usłyszał dźwięk silnika samochodowego. Gdy wyjrzał przez okno, dostrzegł na podjeździe granatowy pojazd, który odjeżdżał z piskiem opon. Według policjantów kierowca mógł przyjechać tam nieco wcześniej. Wysiadł, zostawił auto w tamtym miejscu, dokonał porwania, wrócił i uciekł. Dan prawdopodobnie nie usłyszał, jak ten samochód przyjechał, bo tamtego wieczoru był dość zajęty. Zwrócił na niego uwagę dopiero, gdy zrobił się większy hałas. Jesienią 2003 roku lokalni policjanci zidentyfikowali tego kierowcę. Był nim niejaki Kevin. Przesłuchali go i uznali, że nie miał nic wspólnego z porwaniem. Choć Kevin przyznał się, że gdy dowiedział się o tym przestępstwie, wrócił tam. Twierdził, że sprawa zwyczajnie go ciekawiła. Brzmiało to dość dziwnie. Zabójcy też lubią wracać na miejsca swoich zbrodni. Jednak ostatecznie skreślono go z listy podejrzanych. Śledczy zaczęli jeszcze raz się zastanawiać, jak porywacz się przemieszczał.
Żadna z osób mieszkających w okolicy nie zauważyła innego auta. Mężczyzna i jego ofiara mogli iść pieszo. Wtedy narodziło się pytanie, a co jeśli mieszkał w pobliżu? Swoją uwagę przenieśli na Dana. W lutym 2004 roku Dan Rassier udzielił telewizyjnego wywiadu, w którym opowiedział, że próbowano mu przypisać przestępstwo, ale nigdy nie postawiono mu żadnych zarzutów. Ta rozmowa jest niedostępna w internecie, ale z innych źródeł wynika, że nie pokazano jego twarzy i nie zdradzono tożsamości. Jednak udzielił informacji, które pozwoliły na jego identyfikację. W programie telewizyjnym stacji ABC opowiedział, jak wyglądały przesłuchania na komisariacie. Stróże prawa również opisali ten wątek. Ich wersje się pokrywały. Policjanci przyznali, że byli wobec niego agresywni, ale podejrzewali, że mógł coś przed nimi ukrywać. Dan jednak od początku do końca wypierał się jakiegokolwiek związku ze sprawą. W pewnym momencie powiedział im, że gdyby zrobił to, co próbują mu wmówić, to z pewnością by oszalał. Cztery lata później pojawił się nowy trop. Tym razem prawie 650 km dalej. W St. Francis w stanie Wisconsin 62-letni Vernon Sides przez lata leczył się psychiatrycznie. Swojemu lekarzowi opowiedział, że w latach 50., kiedy był nastolatkiem, zamordował dwóch chłopców. Psychiatra zgłosił to na policję, która krótko później wystąpiła o nakaz przeszukania domu seniora. Funkcjonariusze znaleźli go martwego w łóżku. Później okazało się, że zmarł z przyczyn naturalnych. Przeszukali jego dom i natknęli się na sporą kolekcję dziecięcej pornografii. Oprócz tego były jeszcze wycinki z gazet dotyczące porwania 11-latka z Minnesoty oraz kilku innych zaginionych chłopców. Kiedy śledczy zagłębili się w ten wątek, okazało się, że krótko pod koniec 1989 roku Vernon przyjechał do St. Joseph. Skontaktował się z panią Wetherling. Udawał jasnowidza. Próbował dodać jej otuchy i podarował obraz przedstawiający syna. Rodzina mężczyzny twierdziła, że jako dziecko został porwany. Dlatego interesował się innymi podobnymi sprawami i chciał udzielać wsparcia. Jednak nie znaleźli wytłumaczenia na posiadanie przez niego zakazanych materiałów. W styczniu 2009 roku policja z hrabstwa, z którego pochodził, wydała oficjalny komunikat. Ogłosiła, że Vernon nie miał nic wspólnego z żadną ze spraw z Minnesoty. FBI i policjanci St. Joseph w dalszym ciągu mieli na oku Dana. Uważali, że być może nie mówi im całej prawdy. W 2009 roku zorganizowali małą prowokację. Twierdzili, że każdego można złamać. Że jeśli on porwał chłopca, to jest sposób, by się tego dowiedzieć. Ich tajną bronią miała być zrozpaczona matka. Założyliśmy jej podsłuch. Następnie poszła na siłownię, do której zwykle uczęszczał mężczyzna. Zaczepiła go i poprosiła o rozmowę. Od razu się zgodził. Zadała kilka pytań. Kazała mu spojrzeć w oczy i przyrzec, że nie skrzywdził Jacoba. Zadeklarował swoją niewinność. Rozmawiali około 45 minut. Przedstawił kobiecie swoją teorię. Zwłoki 11-latka mogły zostać zakopane przez zabójcę na terenie farmy należącej do jego rodziców. Obwiniał policję i FBI za słabo poprowadzoną akcję poszukiwawczą na samym początku. Uważał, że nie zrobili wszystkiego należycie i dlatego nie znaleźli ciała. Kilka miesięcy później, w lipcu 2010 roku, śledczy dostali nakaz przeszukania posiadłości Rassierów. Przeczesano nie tylko dom, ale również podwórko i farmę. Na miejsce ściągnięto koparkę. Jednak oprócz kilogramów śmieci nic tam nie znaleziono. Nie tylko stróże prawa zaangażowali się w sprawę Jacoba. Poruszyła ona również dziennikarzy i amatorskich detektywów. Jedną z takich osób była 40-paroletnia Joy, która założyła bloga i dodawała tam posty związane z zaginięciem chłopca. Dotarła do wszystkich możliwych dowodów, które zostały udostępnione opinii publicznej. Przeprowadziła rozmowy z policjantami, Jaredem oraz Wetherlingami. W 2013 roku, przeglądając archiwalne gazety, odnalazła ciekawy artykuł. Opisywał 5 przypadków porwań i napaści seksualnych popełnionych na małoletnich mieszkańcach Painesville.
Miało ono miejsce w latach 1986-1987, a ich ofiarami byli chłopcy w wieku od 12 do 16 lat. Na początku 1990 roku śledczy zbadali ten wątek i szukali jakiegoś powiązania ze sprawą Jacoba, ale nie udało im się nic takiego znaleźć. Miejsca ataku były różne. Nad rzeką, na lodowisku hokejowym, na placu zabaw, przy alejce w pobliżu szkoły. Niektóre ofiary jechały akurat rowerem, inne szły. Sprawca wszystkich zaczepiał i agresywnie łapał. Zabronił się odwracać lub wykonywać jakichkolwiek ruchów pod groźbą użycia broni. To samo mówił do nich, kiedy puszczał ich wolno. W jednej sytuacji miał przy sobie nóż. Czasami zasłaniał twarz maską, ale nie zawsze. Mówił chrapliwym głosem. Później wyszło na jaw, że takich napaści w tej samej miejscowości w rzeczywistości było więcej. Kiedy jakiś chłopiec natrafiał na tego człowieka, ostrzegał przed nim swoich kolegów. Mówili na niego molestujący Chester. Wiele takich historii nigdy nie ujrzało światła dziennego. Lokalna policja bezradnie rozkładała ręce. Niektórzy mieli szansę opowiedzieć o swoim przykrym doświadczeniu po wielu latach. Między innymi Chris. Dziś dorosły mężczyzna i ojciec, ale w 1987 roku zaledwie dorastający chłopiec. O molestującym Chesterze dowiedział się od kolegów. Opowiadali o tym, jak jakiś na oko 30-latek zaczepiał ich, groził i dotykał wbrew ich woli. Pewnego dnia spotkał go na swojej drodze. Jechał rowerem. Towarzyszył mu kolega. Był wieczór i ściemniało się. Nagle jakby znikąd pojawił się mężczyzna. Zrzucił drugiego chłopaka z roweru, a ten zdjął mu czapkę z głowy. Molestujący Chester zaczął uciekać. Chris szybko pojechał do domu, by opowiedzieć o wszystkim rodzicom i zawiadomić policję. Później funkcjonariusze zabezpieczyli nakrycie głowy, ale nie odnaleźli poszukiwanego człowieka. Już wtedy Heinrich znalazł się w kręgu zainteresowania policji. Jego wygląd i głos pasowały do zeznań ofiar. Ale były to tylko poszlaki, a więc nie można było go aresztować. W 2014 roku śledczy pochylili się raz jeszcze nad dowodami. Przeanalizowali wszystko ponownie, chcąc się upewnić, że niczego nie pominięto we wcześniejszych etapach dochodzenia. Konkluzja była jedna. Zgromadzony materiał wskazywał na Heinricha. Jego nazwisko pojawiło się we wszystkich omówionych przypadkach. Zawsze tylko brakowało bezpośredniego dowodu, ale do czasu. Ze względu na rozwój kryminalistyki pojawiła się możliwość sprawdzenia, do kogo należał włos pozostawiony na ubraniu Jareda. Okazało się, że właśnie do Heinricha. Sprawdzono też czapkę, która została zabezpieczona przez policję z Painesville. Pozostawiony na niej materiał biologiczny również nie mógł do niego należeć, ale w tym przypadku wynik nie był w 100% rozstrzygający. W lipcu 2015 roku śledczy otrzymali nakaz przeszukania jego domu. 52-letni mężczyzna mieszkał wówczas w Annandale, w tym samym stanie. Dawny wojskowy pracował w firmie produkującej okleiny na meble. Nie miał żony i dzieci. Mieszkał samotnie, a jedyne towarzystwo zapewniały mu koty. W przeszłości został skazany za włamanie i prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. W jego dobytku znalazło się sporo kaset VHS z nagraniami dzieci, które jeździły rowerami, roznosiły gazety lub biegały. Niektóre z filmów skupiały się na ich miejscach intymnych. Część ujęć wydrukował w formie zdjęć. Kolekcja głównie przedstawiała chłopców, ale na kilkunastu zdjęciach widniały dziewczynki. Mężczyzna zbierał również doniesienia prasowe dotyczące Jacoba. Znaleźliśmy wycinki z gazet, opis jego porwania, postępy w sprawie, rozmowy z rodzicami. Podobnie w przypadku pozostałych spraw, o którego podejrzewaliśmy. Policja zabezpieczyła jeszcze kilka innych przedmiotów, m.in. peruki, ubrania dziecięce, kajdanki. I przede wszystkim zakazane materiały z wizerunkiem dzieci w postaci zdjęć schowanych w segregatorach. Na większości z nich byli jasno włosi chłopcy, którzy jeszcze nie wkroczyli w okres dojrzewania. Jak się później okazało, materiały pochodziły ze stron internetowych. Spora część została przerobiona tak, by przedstawiała akty seksualne. Mężczyzna wycinał głowy dzieci z innych fotografii i przeklejał je do tych pokazujących nagie ciała.
28 października 2015 roku został aresztowany pod zarzutem posiadania zakazanych materiałów. Nie oskarżono go o żadne porwanie i napaść, bo nie było na to wystarczających dowodów. Poza tym przestępstwa, których ofiarami padli Jared i chłopcy z Painesville, uległy już przedawnieniu. Prokurator zaproponował mu ugodę. Tylko jeden zarzut federalny zamiast 25 związanych z posiadaniem nielegalnych i niemoralnych materiałów z dziećmi. Kara 20 lat pozbawienia wolności, jeśli przyzna się do zabójstwa i wskaże miejsce ukrycia zwłok. Zgodził się. Powiedział, że zabił Jacoba oraz napadł seksualnie na Jareda. Potwierdził, że stał za niektórymi przypadkami z Painesville, ale za którymi konkretnie, tego nie ujawniono opinii publicznej. Opowiedział, że 22 października 1989 roku był w St. Joseph. Widział, jak trzej chłopcy gdzieś jechali. Założył, że być może wybierali się do pobliskiego sklepu i niebawem wrócą. Zatrzymał się więc na podjeździe i tam czekał. Zaparkował samochód tak, że chłopcy i inni mieszkańcy go nie zauważyli. Po 20 minutach znowu zobaczył te same dzieci. Ubrał na twarz maskę, wyjął ze schowka pistolet. Wysiadł i przystąpił do akcji. Kazał im się zatrzymać, zsiąść z rowerów i wejść do rowu. Zapytał o imiona i wiek. Grzecznie odpowiedzieli. Zaoferowali mu oddanie kasety z filmem, który chwilę wcześniej wypożyczyli, w zamian za puszczenie ich wolno. Jeden z nich chciał zaświecić mu w oczy latarką. Po chwili dwóm z nich kazał uciekać. Zagroził, że jeśli się odwrócą, zacznie strzelać. Ręce Jacoba skuł w kajdanki i poprowadził go do samochodu. Chłopiec ze łzami w oczach zapytał, co takiego złego zrobił. Wyjechali z miasta. Mężczyzna miał radio policyjne. Dzięki temu wiedział, że w okolicy kręciło się sporo patroli. Dlatego postanowił pojechać do Painesville. Zatrzymał się w pobliżu żwirowni. Na miejscu zdjął porwanemu kajdanki. Kazał mu wyjść z samochodu i się rozebrać. Sam też zdjął ubrania. Wykorzystał chłopca. Trwało to około 30 minut. Jedenastolatek nagle powiedział, że mu zimno. Mężczyzna pozwolił mu się ubrać. Chłopiec zapytał, zawieziesz mnie do domu? Gdy usłyszał, że nie, rozpłakał się. Sprawca nie mógł pozwolić mu wrócić. W okolicy kręciło się wielu policjantów. Kiedy zmierzali do Painesville, z tyłu za nimi jechał patrol. Policjanci nie zauważyli nic niepokojącego. Bał się, co mogłoby się stać w drodze powrotnej. Mężczyzna powiedział Jacobowi, żeby się odwrócił na chwilę, bo musi się załatwić. Jedenastolatek grzecznie go posłuchał. Oskarżony chwycił wtedy broń i dwukrotnie go postrzelił. Zostawił chłopca w tamtym miejscu i pojechał do domu. Wrócił dopiero po kilku godzinach. Przeciągnął jego zwłoki około 90 metrów na północ. Zakopał je. Jednak rok później zmienił miejsce ich pochówku. Zauważył, że z ziemi wystawała czerwona kurtka ofiary. Bał się, że ktoś to zauważy. Wskazał śledczym dokładną lokalizację. Wkrótce tam pojechali. Czerwonej kurtki skutecznie nie ukrył nawet za drugim razem. Znowu wystawała z ziemi. Kiedy tylko policjanci ją zobaczyli, wiedzieli, że mężczyzna na pewno powiedział im prawdę. Nie musieli głęboko kopać, aby odkryć szczątki. Znaleźli też koszulkę z numerem 11. Później jeden z policjantów przyznał, że w tamtym momencie stracili nadzieję. Przez te wszystkie lata brali też pod uwagę ten optymistyczny scenariusz. Jacob żyje. Porywacz go gdzieś wywiózł, przetrzymywał i po latach zmusił do rozpoczęcia nowego życia. Być może silny stres wywołał u niego syndrom sztokholmski i dlatego Jacob nie wrócił do domu. Jednak ta teoria legła w gruzach. Dzięki dokumentacji stomatologicznej chłopca udało się potwierdzić, że szczątki należały do Jacoba. Zgodnie z obietnicą, mężczyzna został skazany na 20 lat więzienia. Przeprosił rodziny swoich ofiar za spowodowane krzywdy. Sędzia uznał jego czyny za wyjątkowo haniebne i okrutne. Przestępca pewnego dnia opuści więzienne mury. Jednak do końca życia będzie pod nadzorem wymiaru sprawiedliwości. Tak, by nie miał szansy na odebranie życia kolejnemu dziecku.
skrzywdził już wystarczająco wiele osób. Dorosłe już ofiary do dziś muszą zmagać się z traumą z dzieciństwa. Matka i ojciec Jacoba stracili syna, Trevor brata, a Aaron najlepszego przyjaciela. W wieczór 22 października 1989 roku boleśnie odcisnął się na psychice tych dwóch mężczyzn. Przez lata dręczyły ich koszmary. Nie mogli też pogodzić się ze świadomością, że być może niewiele brakowało, a mogliby zostać zamordowani. Matka Jacoba nie mogła ochronić swojego syna. Postanowiła jednak bronić życia innych dzieci. Dzięki jej determinacji w latach 90. weszła ustawa, która nałożyła obowiązek rejestracji osób skazanych za przestępstwa seksualne i przestępstwa wobec małoletnich. Materiały wykorzystane do stworzenia odcinka. Książka Roberta M. Dudleya pod tytułem Finding Jacob Wetherling, wydana przez wydawnictwo Exposite w mieście Jefferson w 2016 roku. Akta FBI w sprawie porwania Jacoba Wetherlinga. Program telewizyjny stacji ABC pod tytułem 2020, odcinek Snatched z 13 października 2023 roku. Blog pod tytułem Joy the Curious,